Cześć, z tej strony Kemet, witam was w pierwszym odcinku z serii Survival Minecraft Skyblock. Jak widzicie, jesteśmy na mapie Skyblock. Mamy tutaj tylko drzewo, skrzynię, w której jest lód i wiadro z lawą. Tam, jak widzicie, jest taka wyspa z piasku, na której jest kaktus, stąd z tego co widzę. No i przypuszczam, że jakaś skrzynka, no bo z wiadra i lodu i wody to no jednak ciężka było. Dobra, no to myślę, że pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to jest ścięcie tego drzewa. Tak w ogóle pewnie zastanawiacie się, dlaczego gram na fast, nie na fancy. Mianowicie, komputer mam dobry, ale nie wiem dlaczego, jak dam na fancy, to za chwilę mi się Minecraft crashuje. Przyznam szczerze, że nie zależy mi jakoś na rozwiązaniu tego problemu, ponieważ nie przeszkadza mi ta grafika zupełnie, nie potrzebuję tych przeźroczystych liści. Za chwilę spróbujemy się dostać na tamtą wyspę, tylko niech nam to jakaś sezonka wypadnie. Na tamtą wyspę to... jest sezonka, super. Choćbym przekopał całą tą wysepkę tutaj, to chyba i tak tam się nie dostanę. Więc tutaj autorzy, nie wiem, sugeruje, że chyba trzeba użyć tutaj właśnie lawy i wody do zrobienia cobblestone generatora. Ale teraz, jak to było? Na pewno tak. Na pewno tak. Aha, jeszcze tutaj przed tym zrobię. Zrobię sobie... crafting table. Zrobię sobie patyki. I jeszcze jedno. Jest tak. Crafting table położymy tutaj. Zrobimy sobie kilo. I wiem tutaj z doświadczenia, bo już kiedyś patrzyłem na tą mapę, że gdy położę tutaj ten lód i rozbiję to pole, popłynie woda i za co chwilę on mi się będzie znowu zamieniał w kostkę lodu. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się to rozwiązać, stawiając tutaj obok pochodnie. Ale żeby postawić pochodnie, muszę przetopić drewno, żeby mieć węgiel. No a do tego potrzebuję 8 cobblestone'ów. Dlatego tak czy inaczej muszę tutaj zrobić na razie to. To było tak. Tutaj lawa. I tutaj kopiemy. No ale to wolno się robi. O Jezu, jeszcze większość wpada. Jakby może zrobić tak, to by nie wpadało tego tyle do tej lawy. Mam taką nadzieję. No super. No strasznie się to powoli tworzy. Mamy 7. Potrzebuję 8. O, widzicie? I tutaj mi się teraz lawa rozleje. Świetnie. Wezmę ją. Wyjdę sobie stąd. No i tak zrobimy teraz ten piecyk. Piec. Postawimy go może tu, żeby nie zajmował miejsca. Przepalimy tutaj jedno drewno. Ok. No, odkładamy lawę. Pozwalamy wodę. Aha, może zrobimy go bardziej wydajnego. O. Teraz powinien być bardziej wydajny. Ponieważ tworzą się nam teraz tutaj dwa naraz. Widzicie?
Ja sobie tutaj znowu zakryję i wezmę tą, ten węgiel. Wezmę to. Odłożę wiaderko, żebym ewentualnie z nim nie spadł. I położę tutaj tą pochodnię. Tu i tu, a drugą przy sadzonce. Niech rośnie. Dobra. Teraz myślę, że... Okej, mam akurat na kamienny kilof. Zrobię sobie taki. Ach, nie mam patyków, kurczę. Super. Takim się kopie naprawdę dużo, dużo lepiej. Ten odłożymy. To też odłożymy i to. To. Dobra. No, takim można kopać. Okej, mamy już cobblestone'a, więc myślę, że pójdziemy na tamtą wyspę. Mam nadzieję, że... Aha, słońce było... Aha, słońce zachodzi. A, chodźmy. Co tam? Ups, trudno. Okej. Okej, jesteśmy tutaj. Najpierw zbierzemy sobie kaktusa, mam nadzieję, że mi nie spadnie. Okej. I co jest w skrzyni? Nasiona dyni, arbuz i obsydian. Obsydian to chyba, żeby się dostać do nadelu. Weźmiemy sobie skrzynkę, przyda się. I trochę piasku. No bo trzeba na czymś postawić tego kaktusa. Mam nadzieję, że mi się tam nic nie zespawnowało w ogóle. Na jakim ja jestem? Na normalnym, okej. Nie chciałam, żeby tutaj był jakiś szkielet czy creeper. Okej, na szczęście nic nie ma. O, widzę, że to z pochodniami działa, ponieważ ta woda nie zamienia się w lód. Dobra, no i odłożymy to. Odłożymy to, 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 to i to. I myślę, że zrobimy sobie taką mini farmę arbuza na razie. Tak. Ops. To niech będzie, to wezmę. I dam tu. Ok. To trzeba wziąć tak arbuza. Przerobimy go. Trzeba wziąć dwie na motykę i patyki. Motyka, patyki. No i tutaj jeszcze jest te nasiona Denisa. Damy tu. Tak, ważniejsze są nasiona arbuza, damy tu, tu. W ogóle teraz w wersji... jeszcze się tutaj zablokujemy, tak jakby coś miało się stać przed mobkami. No widzicie, zrobimy tak.
teraz w wersji 1.1 jest coś takiego, że po takiej zaoranej ziemi normalnie można chodzić i się z nią nic nie dzieje. Ale gdy po niej poskaczemy, to się wtedy psuje. Zobaczcie tutaj. Widzicie? Tylko podczas skakania. O, świetnie. Drzewo mi weszło. Kwitku, żeby mi nie pospadało to, bo nie fajnie by było. Z całej siły trzymam shift, aż mnie palec boli, żeby przypadkiem. O, świetnie nasionka. Sadzonką, żeby przypadkiem nie spaść tam w dół. To niech się tutaj ten. Mamy mini farmę, mamy drzewko, mamy fabrykę kobla. Myślę, że będę kończył na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Piszcie w komentarzach, co poprawić, co zmienić. Dzięki bardzo. Zapraszam następnym razem. Cześć.